W 2011 roku jednym z głównych zadań Ministerstwa Obrony Narodowej było kontynuowanie procesów racjonalizowania struktur organizacyjnych jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych, kształtowania liczebności i składów zgodnie z wymogami określającymi liczbę stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej, tworzenia narodowych sił rezerwowych oraz kształtowania odpowiednich warunków organizacyjnych i formalno-prawnych w celu jak najlepszego wykorzystania tego komponentu. Realizowano kolejny etap zmian wynikających z Programu Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018, w trakcie którego racjonalizowano struktury organizacyjne w celu zwiększenia potencjału obronnego naszej armii. Osiągnięto zakładany cel dostosowania liczebności oraz składu Sił Zbrojnych do wymogów określonych przez rząd w poszczególnych korpusach kadry zawodowej. Zgodnie z przeznaczeniem, Narodowe Siły Rezerwowe realizują zadania z zakresu wzmocnienia potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przed ogłoszeniem mobilizacji lub wojny na potrzeby realizacji zadań obronnych, a także zarządzania kryzysowego. Kontynuowano proces naboru i szkolenia kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. W ramach służby przygotowawczej przeszkolono ponad 5300 ochotników. Szkolenie realizowane było w centrach i ośrodkach szkolenia oraz wytypowanych jednostkach wojskowych. Służba w szeregach Narodowych Sił Rezerwowych stanowi przepustkę do zawodowej służby wojskowej. W 2011 roku z ponad 1200 żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych dowódcy jednostek wojskowych podpisali kontrakty na pełnienie tej formy służby wojskowej.